Ale gorąc. Straszny upał. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe. Taki upał w marzec. Wiosna się dobrze nie zaczęła. To po prostu czacha, goreje, poce się. Jakoś nie wiem, o co chodzi w ogóle. Coś idzie, jakaś fala upału widzę. Coś nadchodzi. Coś się zbliża, ale... Co to się zbliża? A nie, już wiem. Już wiem, co to nadciąga. Zbliża się rozgrzewająca do czerwoności gitara. Gitara, która wysusza mózgi. Gitara, która czyni pustynię ze wszystkiego, co myśleliście o gitarach do tej pory. Africaster z pracowni artystycznej Guitar and Bass Art. Co my tu mamy? Korpus gitary został wykonany z mahoniu. Z trzech kawałków, ale tak naprawdę jest to jeden duży kawałek i tutaj doklejone są tylko te boczki. Natomiast co jest istotne, tu nie jest nic doklejane z góry. To, co widzicie tutaj, ten rysunek, ta rzeźba, to jest wykonane, to nie jest nic doklejane. To jest wszystko ta grubość, tak? Co to jest? No to jest mahoń, tak? Ale co to przedstawia? No pustynię jakąś, tak? No tak, to przedstawia pustynię. W związku z tym ta gitara ma jedyną w swoim rodzaju również nazwę. To jest Africaster. Africaster. Szyjka gitary została wykonana z klonu. To jest bardzo porządny, twardy klon, który na pewno nie będzie się odkształcał i jest świetnym materiałem na szyjki. Klon tygrysi. Klon płomienisty inaczej. Charakteryzuje się tym, że ma takie poprzeczne usłojenie. I jest często stosowany w gitarach wysokiej klasy, w ich custom shopach, do wykonywania właśnie szyjek. Standardowy układ tutaj elektroniczny, czyli trójpozycyjny przełącznik, siła głosu, barwa tonu, pick-upy, Tesla, set do Telecastera. Ten pick-up w połączeniu z tym korpusem daje pewną, powiedziałbym, dodaną wartość do tego, czego spodziewamy się od pick-upa w gitarze tego typu w tym miejscu. Podstrunnica to jest gwiazdka tej gitary. Podstrunnica została wykonana z drewna Cocobolo, które brzmieniowo przypomina troszeczkę heban, to znaczy rozjaśnia brzmienie i dodaje mu takiej twardości. Ale to, co jest najważniejsze tutaj, to wygląd. Dlatego, że to jest, kochani, jeden kawałek drewna. To nie są dwa sklejone kawałki po to, żeby uzyskać tam atrakcyjny, wizualny efekt. Nie, 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 żadne takie rzeczy. To jest jeden kawałek drewna. Taki prezent od natury, tak? Myśmy to od natury wzięli i przykleili tutaj na gryf. Proszę zwrócić uwagę na precyzję wykonania markerów. One są tak troszkę jak pionki na szachownicy, tak? Że w tym miejscu, gdzie spotyka się jeden odcień z drugim, marker również jest przedzielony na pół. Precyzja wykonania godna najwyższego kunsztu. Gitara jest brzmieniowo fenomenalna i z pewnością sprawdzi się w każdym gatunku muzycznym, z uwzględnieniem wszakże tych, do których ten typ gitary jest przewidziany.
tak czasami jest, że brakuje słów. I właśnie dzisiaj tak się stało. Nie potrafię. Nie potrafię powiedzieć nic, co chociaż w części mogłoby oddać moje wrażenia. Może tylko taki drogowskaz. Taki opis, króciutki. Dograć jeszcze? Jeszcze raz spróbujemy, nie? Żeby były dwie wersje. Tak? Ty lubisz mieć dwa razy. Idzie cały czas. Czasami tak jest, że słów brakuje, że po prostu nie da się nic powiedzieć. A co? Nie rozumiem.